Radio Polonia. Dla was gra... Czajka, właściciel firmy Advanced Robotic Duck Cleaning. W dalszym ciągu kontynuujemy nasz cykl programów Życie z pasją. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Ryszardzie, na dzień dobry. Chciałem oczywiście pogratulować nagrody, prestiżowej zresztą, w Manitowie. Consumer Choice Award. Czy mógłby nam pan powiedzieć kilka słów na temat właśnie tej nagrody? Do tej pory w tej dziedzinie pracy nigdy takiej nagrody nie było i akurat jesteśmy zadowoleni i bardzo szczęśliwi, że coś takiego nas obdarzyło. To nie była rzecz zakupiona, to była przyznana przez survey, która była wykonana przez ludzi, nie? I właściwie długoletnia praca nam to się powoli zmieniło. No właśnie, ciężka, solidna praca Advanced Robotic Ducting. Jest pan właścicielem, ciężko pan pracował na ten właśnie tytuł. To jest pierwszy tytuł, który pan dostał w historii działalności firmy, prawda? Tak właśnie. Mówiąc o ciężkiej pracy, dopiero parę godzin temu musiałem jechać do pracy. Dzisiaj, nie? Także w naszym miasto śpimy, pracujemy, nie? W ten sposób. No zajęło trochę czasu, nawet nie wiedziałem, że coś takiego nas może w ogóle czekać, nie? W obecnej sytuacji, jak radzi sobie pana firma? Do tej pory jesteśmy bardzo zajęci, nie byliśmy nigdy tak zajęci, jak jesteśmy teraz. Nie rośniemy za dzień, a mamy coraz większe zapotrzebowania na nasze usługi są, a jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakie rzeczy wykonujemy, co wykonujemy, mamy piękny website, może ktoś sobie wejść na przykład. Może podajmy adres. www.advancedrobotic.com. Nie? Mhm. To właściwie zawodnicy tworzą firmę, nie? Może firma może mieć piękne nazwisko, ale jeżeli tylko pracownicy mogą, jak to się mówi po angielsku, make you or break you, nie? Mhm. To wszystko od pracowników zależy, żeby trzymać pracowników jak najdłużej, trzeba im coś oferować, nie? Nasza firma ma dental plan i takie inne rzeczy, nie? Health plan, czy okulistę, mamy pewną sumę na buty zwracamy i takie inne safety rzeczy dajemy wprost za darmo, nie? Gdzie inne, w innych miejscach ludzie muszą sobie kupić. Każdy budynek ma inny system, nie? Domy tutaj prywatne, nie jest nic skomplikowanego, nie? Na przykład duże miejsca pracy czy jakieś zakłady, nie? Są bardzo skomplikowane, co chodzi o... Tak się wydaje, że tylko czyścić tam wentylację, nie? Ale ta wentylacja jest w szpitalach, wentylacja jest w szkołach, my robimy, jeździmy na północ, jeździmy, gdzie w ogóle każdy budynek ma jakieś wentylację ogrzewczą, zmienianie powietrza, nie? Czy na przykład jak w szpitalach jest to powietrze doprowadzane przez specjalne filtry, HEPA filters, który jest tam 99,9% powietrze, które jest najczystsze, jakie może być, nie? To po jakimś czasie to też się brudzi, nie? I to trzeba powrócić do stanu, w jakim to kiedyś było, nie? A jeśli chodzi o to, co najbardziej chyba interesuje w tej chwili naszych słuchaczy, jak dbać o swój piec? Tak, aby nie wydawać dużo pieniędzy na naprawy i żeby był on jak najbardziej energooszczędny. To zależy, jak jakiś stary furnace jest, nie? No, nie jest efficiency, nie? Tam może ma 20 lat, nie? No to może będzie potrzebować wymiany, może potrzebuje trochę maintenance, nie? Ale jeżeli chodzi o maintenance tego, nie? Na przykład, żeby był system dobrze, musi być przede wszystkim czysty, nie? I zarówno trzeba używać dobre filtry, nie? Bo ludzie kupują te takie tanie filtry fiberglass, takie za 99 centów, to on tam zatrzyma muchę, ale kurzu nie zatrzyma. Takie na przykład pleated filters są w granicach 10-15 dolarów, nie? To one są lepszej jakości i one właściwie zatrzymują kurz, nie? Mhm. Teraz, jaka jest różnica między na przykład pana firmą i
usługami, które firma Advanced Robotic Ducting świadczy, a firmami innymi. Od wielu lat była taka jednakowa metoda czyszczenia wprost, nie? Tak jak każdy umiał, tak robił, nie? To nigdy nikt nie wymagał lepszej po prostu techniki, nie? Otóż to, co my wprowadziliśmy, nie, to mamy taką technologię, na przykład, nie mówimy o budynkach mieszkalnych, ale mówimy na przykład o dużych miejscach, jak szkoły, jak szpitale, czy tam inne miejsce pracy, nie? Otóż przede wszystkim wszyscy, co robili, to tam dmuchnął trochę powietrza tu i tam, nie, wakim przywiózł i to miało być zrobione. Są miejsca, gdzie te przewody wędrówki są bardzo długie, duże, nie, nieraz po 100-200 więcej fitów. Jak coś, jeżeli by coś naprawdę zrobić tym, to trzeba się do tego wyjść, nie. My, otóż my mamy takie maszyny roboty, nie, my ten robot, nie, który ma kamery w sobie, to są takie jak małe wózki, nie, zdalnie sterowane, oni mają w sobie i powietrze, i szczotki, i kamery, dwie, trzy, nieraz zależy, co robimy, nie, i w ten sposób ja mogę klientowi pokazać, że robota została wykonana, problemy są za, na przykład reheat coils, które są za, po prostu zabite tak brudem, że nie przepuszczają przez siebie powietrze, nie, czy tam jak inne sensory, nie, dużo firm nas zatrudnia, żeby im po prostu x-ray te tax, nie, tak samo jak ultrasound, coś w ten sposób, nie, tak jak się wkłada jakieś, wkładają na przykład do gardła, nie, żeby zobaczyć, co skop się tam dzieje, tak? Skop taki, nie, to otóż my mamy takie, czyli takie przewody fiberoptyczne, czyli oczywiście, do światłowody, mamy takie, że nawet wejdzie nawet do dwucalowej rury, nie, jeżeli chodzi coś na przykład, to dobrze zobaczyć, co tam są problemy nieraz, które można, jeżeli się widzi przed, to można je łatwo zreperować. Co pan uważa za największy swój sukces swojej firmy, swojej pracy, swojego zespołu? Największy sukces teraz, bo dla nas to dostaliśmy akurat to czyszczenie nowego Human Rights Museum, jak to otworzą, nie, to za czym ten budynek będzie otworzony, to będzie wymagał całkowitego wyczyszczenia, nie, to są spek, to są napisane, tam już jest tak, że to musi być wykonane, nie, to jest bardzo duża robota, nie. Jeszcze drugą taką z takich większych robót, nie, bardzo duża oczywiście, to jest nowe lotnisko, jak będzie otworzone nowe lotnisko, otóż wszystko musi być tam, za czym te systemy nagrzewcze, nadmuchawcze, jak co by tam nie było, z mechanika w ogóle będzie włączone, to musi być wyczyszczone. Udało się panu załatwić takie ważne kontrakty. No to właściwie, tak jak każdy rybak poluje na większą rybkę, my polujemy też na takie rzeczy, nie? To są miejsca, które można, wymaga może 7-8 miesięcy pracy w jednym miejscu, nie? Gratulujemy, bardzo, gratulujemy tych sukcesów, bo to są bardzo ważne miejsca. No to w ogóle takie firmy w ogóle nikt w Manitobie nie mógł tego wprost zaatakować, nie? No to trzeba mieć i ludzi, i po prostu experience taki, nie? Bo to jest wybrane przez architektów, przez inżynierów, także to oczywiście też trzeba być odpowiedzialnym za to, nie? To jest bardzo duża odpowiedzialność.